Salam alejkum, cześć i czołem. Eid Mubarak dla wszystkich muzułmanów, którzy świętują. Dzisiaj jest największe nasze święto, święto Al-Adha, dzień ofiarowania. Święto ofiarowania, święto potrwa 4 dni. Dzisiaj była modlitwa świąteczna. Piękny czas, zawsze wzruszający. Ja tym razem taka trochę słomiana wdowa, bo mąż wyjechał ze swoim synem na wakacje. Żeby nie było, że zostawił żonę, to ja pojadę na wakacje z wnukiem. I tak się w tym roku podzieliliśmy troszeczkę oddzielnie, co jest dla nas nietypowe, ponieważ odkąd jesteśmy małżeństwem, od 10 lat pierwszy raz obchodziliśmy święto oddzielnie. No, powiem Wam szczerze, troszkę dziwnie, troszkę inaczej, ale jakby w duszy radość jest taka sama, bo zawsze święta bardzo wzruszają, bardzo radują. No, dla mnie to jest też taka chwila nostalgii, no bo zawsze chciałabym, żeby ta cała moja rodzina była muzułmanami, dzieci szczególnie. No ale inshallah, jeszcze wszystko przed nami, cały czas mam nadzieję, że tak będzie. I właśnie o tym chciałam powiedzieć, że to jest niesamowite w islamie. Że tak powiem, w moim islamie, odkąd jestem muzułmanką, że niezależnie od pogody, niezależnie od dnia tygodnia, kiedy jest święto, to się czuje taką podniosłą atmosferę, pomimo tego, że na ulicach nie ma ozdób, w sklepach nie ma żadnych piosenek, nie potrzeba tak naprawdę żadnej zewnętrznej otoczki, żeby się te święta odczuwać. I bardzo mi się to podoba i powiem szczerze, że w Polsce dużo bardziej odczuwam niż na przykład jak byłam w Turcji w zeszłym roku, bo nie wiem czy pamiętacie, jeżeli nie to zapraszam niżej. Rok temu byliśmy w Turcji, w Alanii i tam poszliśmy na modlitwę świąteczną do meczetu. Ja pełna optymizmu, że będą kobiety. Wyszłam jak zwykle wcześniej z domu, żeby zająć dobre miejsce, bo ja zawsze lubię podczas modlitw stać w pierwszych rzędach. No ale okazało się, że nie przyszła żadna kobieta, byłam sama. Było to takie rozczarowujące, smutne, bo rzeczywiście dużo się słyszy, że kobieta w islamie nie ma za dobrze. Oczywiście nie jest to prawda, bo islam daje kobiecie pełne prawa, kiedy jeszcze inne religie uważały kobietę za pozbawioną duszy, to u nas miałyśmy prawa pod każdym względem ustalone, ale niestety same sobie robimy kuku, nie respektujemy ich, nie wykorzystujemy. Kobiety nie wiem, czy dały się zagonić do kuchni, czy tak jest im po prostu wygodniej, że nie muszą się szykować, wyjść na tę modlitwę, bo tak naprawdę dwa razy w roku no, to jest taka sunna, taka mocna. Taka ważna, żebyśmy były podczas modlitwy z innymi współbraćmi i siostrami, nawet jeżeli mamy miesiączkę, to żeby wysłuchać kazania świąteczne. Jeszcze nigdy, odkąd jestem muzułmanką, nie zrezygnowałam z tej możliwości. Zawsze brałam urlop w pracy, zawsze miałam wolne i zawsze Allah subhanahu wa ta'ala to wynagradza, zawsze się to odczuwa. I jakoś tak łatwiej, przyjemniej żyć ze świadomością, no dla mnie, no, że kolejne święta uczestniczyłam w modlitwie, zawsze to jest tak dla mnie takie wzruszające. No w tym roku przyjechała Kasia Latifa do Polski. Jestem bardzo zadowolona, spotkałyśmy się też z innymi siostrami, posiedziałyśmy sobie w galerii handlowej po modlitwie, pogadałyśmy. I jutro znowu mamy zamiar się inshallah spotkać, kontynuować święta. I właśnie pomimo tego, że ludzie zaganiani gdzieś tam, no teraz akurat wypadło w weekend, ale też jakby życie toczy się swoim torem, my odczuwamy piękny czas świąt ofiarowania. Przypomnę, że to jest czas pielgrzymki, obowiązkowego punktu bycia muzułmaninem. Ale to jest też właśnie czas wspominania, że prorok Abraham, pokój z nim, dostał we śnie objawienie, żeby oddał swojego syna w ofierze i był na to gotowy, syn był na to gotowy i Bóg oczywiście nie przyjął tej ofiary, ponieważ no, chciał ich tylko przetestować. W ofiary poszedł baran,
ale oczywiście to Bóg był przekonany, wiedział, że oni tak postąpią, no bo wie wszystko, prawda? Ale chciał też im pokazać, żeby sami wiedzieli, na ile ich wiara jest mocna i silna. I to jest piękny czas do wspominania tej sytuacji, która się wiąże z tym, że zawsze mamy ufać Allahowi subhanahu wa ta'ala, że zawsze chce dla nas dobrze i nawet jeżeli jakieś hardkorowe sytuacje się wydarzają, no bo to była sytuacja niecodzienna, umówmy się, to i tak Allah subhanahu wa ta'ala to tak zrobi, żeby było dobrze dla wszystkich. Dlatego wspominajmy to wydarzenie, świętujmy. Ja teraz będę sobie świętować u Marietki i Patryka z Lolą. Kizia, mizia. Myślałam, że przyjdzie do mnie, ale uciekła. Kupiłam sobie trochę owocków. Tam jeszcze mam co nieco do pochrupania. I będę sobie siedzieć. Oczywiście w meczecie nie miałam tej chusteczki zawiązanej. Nie to, żeby to była jakaś drama wielka, no bo tu wszystko mam super zakryte. Ale miałam normalny hijab zawiązany. Teraz tak sobie w domu na potrzeby filmiku ukręciłam na szybko. I kończę już. Nie chcę przedłużać. Niech ten filmik będzie krótki. Szkoda czasu. Przepraszam Was. Ja wiem, no może to trochę głupio zabrzmi. Ale szkoda czasu na nagrywanie. Lepiej sobie tam poświętować po swojemu. Potrzeba mi takiego trochę czasu dla siebie, na refleksję, na spokój, na chill, bo tak ostatnio zaganiana bardzo jestem, to nie ma co. Wszystkiego dobrego, kochani, wszystkiego dobrego życzę Wam, żebyście odnajdywali w historii Abrahama jak najwięcej korzyści i mądrości, żebyście przychodzili do islamu i też żyli według zasad tej pięknej religii. Tego bym bardzo chciała dla wszystkich, życzyłabym Wam tego i moim bliskim, a mi to życzcie dużo cierpliwości, wyciszenia, spokoju i no i żeby Allah subhanahu wa ta'ala wybaczył mi wszystkie grzechy i wniósł on do ostatecznego, żebym tam się mogła wspiąć trochę wyżej niż na to na tę chwilę zasługuję. Allahu alam. Wszystkiego dobrego, kocham Was, salam alaikum, bye.